Cześć kochani, witajcie na moim kanale, czyli Wiktoria Czajka. Powracam do was. Tak, powracam do was. Tylko że z troszkę z opóźnionym czasem, bo dodałam cytaty w lutym ostatnie i tam napisałam w opisie, że jestem w ciąży. W lipcu urodziłam zdrowego synka. Niedziela skończył 5 miesięcy. I tak jakoś leci nam życie. No i tak zatęskniłam za kanałem. A więc po prostu chciałam powrócić na kanał. Aktualnie mój syn śpi, więc mam chwilkę, żeby nagrać właśnie film o moim powrocie na kanał i no. Tak więc powracam. Moje życie obróciło się do góry nogami o 360 stopni. Ale daję radę. Daję radę oczywiście. Dobrze sobie radzę w roli mamy. No i co? Jakbyście chcieli, żebym nagrała na kanał coś o porodzie, o ciąży, to proszę, no, piszcie po prostu. Bo serio, no ogólnie zatęskniłam za tym kanałem i chciałabym, no bo ogólnie doświadczyłam ciąży i poród. gdybyście chcieli, to bym mogła nawet nagrać historię porodu. Jak to się zaczęło, kiedy skurcze miałam, kiedy poród się zaczął. Tylko właśnie, czy wy chcecie, bo wiecie, ja tak mogę nagrywać i nie chcę was zanudzać takim czymś, po prostu chcę, żebyście oglądali to, a nie, że ja mogę to nagrywać, żeby nikt tego nie oglądał, więc no trochę nieco. Tak więc piszcie w komentarzu, czy chcecie historię porodu, coś o ciąży, nie wiem, czy cytaty powrócą. Tego nie wiem. Bo teraz jest bardzo ciężko, bo mój syn ząbkuje. I teraz jest tragiczny czas. Ale to nic, no każda mama przez to przychodzi, każde dziecko przez to przychodzi, tak? I no na tą chwilę nic nie mogę powiedzieć, czy cytaty będą. Na razie, no nie wiem. Ale mogę wam powiedzieć, że powracam na kanał. Filmy nie będą często, ale będą. To mogę powiedzieć, że będą. Nie będą często, no bo wiadomo, mam dziecko i muszę nim się zająć. I teraz tym bardziej jak ząbkuję. No to mówiłam, że nie ma tak czasu, jedynie jak śpi. A jak śpi, no to ja też czasami przesypiam, ale to czasami. A jak nie, no to wtedy sprzątam dom, więc może zrobię taką rutynę. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Ale czy wy byście chcieli takie coś? No bo okej. Okay. Ja lubię nagrywać. Ale czy wy to będziecie oglądać? Bo ja nie nagrywam dla siebie, tylko dla was też. Znaczy dla siebie też, bo mi to sprawia przyjemność i w ogóle, ale dla was też. Bo wy to oglądacie też. Inni ludzie tak i no. No i tak, już po świętach jest. Zaraz Sylwester, Nowy Rok będzie. Wow, jak to szybko leci. Nie mogę wierzyć w to, że już mój syn ma 5 miesięcy. Wow, jak to szybko leci. Serio. Nie mogę w to wierzyć. Już nie mieszkam u rodziców. Tam gdzie mieszkałam, mieszkam tutaj. W domu. Może kiedyś wam pokażę całość, ale to będę musiała się dużo zastanowić. No i pomyślicie, że czemu mnie wzięło na kanał. Słuchajcie, ostatnio tak oglądałam moje stare filmiki na YouTubie, tam gdzie miałam ten właśnie kanał z tym Kornelem. I pomyślałam, że fajnie by było powrócić, pogadać.
kamery, porobić jakieś filmiki, żebyście mogli oglądać. Po prostu zatęskniłam za tym. Nawet nie wiecie jak. Naprawdę. Bardzo mi tego brakowało. I po prostu mam takiego stresa teraz w tej chwili. Znaczy bardziej będę miała takiego stresa, jak będę wstawiała ten filmik. I mam, no po prostu. Jak przyjmiecie ten filmik? Czy dobrze, czy źle? Czy będziecie mnie jeszcze oglądać, czy nie? I bardzo, bardzo Wam dziękuję za tyle wyświetleń na tym moim ostatnich cytatach. Nie wiem, chyba tysiąc wyświetleń chyba. Ale to naprawdę dużo dla mnie znaczy, więc naprawdę bardzo, bardzo z całego serca dziękuję Wam. I mówię, no jak będę miała czas, to po prostu zrobię cytaty. A jeśli nie, no to może kiedyś zrobię. Ale tak jak mówiłam, piszcie w komentarzach, jakie byście filmy chcieli u mnie oglądać. A ja postaram się je zrobić. No dobrze, kochani, to ja z Wami chcę się pożegnać, bo mój maluszek już wstał. No i po prostu tylko tyle chciałam Wam powiedzieć, że tyle, że powracam. I piszcie w komentarzu, jakie filmy byście chcieli u mnie na kanale zobaczyć, a ja mówię, postaram się je zrobić. Tak więc subujcie dalej mój kanał i dziękuję za 380 subskrypcji. Dalej ze mną jesteście. Chociaż napisałam, że odchodzę, znaczy nie, że nie odchodzę, tylko że znikam na jakiś czas. A niektórzy dalej ze mną zostali. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Jesteście normalnie wspaniali. Do zobaczenia w następnym filmiku.